Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie na temat procesji z darami. Na początku liturgii eucharystycznej do ołtarza przynosimy dary, które staną się za chwilę ciałem i krwią Chrystusa. Najpierw przygotowuje się ołtarz, czyli stół pański, który jest ośrodkiem całej liturgii eucharystycznej. Umieszcza się na nim korporał, purifikatorz, mszał i kielich, chyba że kielich przygotowuje się na kredensie. Następnie przynosi się dary na ofiarę. Godne jest uznania, jeśli wierni przynoszą chleb i wino, które przyjmuje od nich kapłan bądź diakon, aby je następnie złożyć na ołtarzu. Chociaż wierni, tak jak dawniej, nie składają już chleba i wina przeznaczonych do liturgii ze swoich własnych darów, obrzęd przyniesienia ich do ołtarza zachowuje swoją wymowę i duchowe znaczenie. Ważne jest także przynoszenie przez wiernych lub zbieranie w kościele pieniędzy albo innych darów, które przeznaczone są na potrzeby ubogich bądź kościoła, a składa się je w odpowiednim miejscu obok stołu eucharystycznego. Procesji z darami towarzyszy śpiew na przygotowanie darów, który trwa przynajmniej do chwili, gdy dary zostaną złożone na ołtarzu. Zasady wykonywania tego śpiewu są takie same jak w odniesieniu do śpiewu na wejście. Śpiew może towarzyszyć obrzędom przygotowania darów, również wtedy, gdy nie ma procesji z darami. I to tyle w naszym odcinku vloga. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam Was do subskrybowania oraz lajkowania naszego kanału. Szczęść Boże i do zobaczenia!